Hej, wytłumaczę Wam dzisiaj wzory redukcyjne, które pozwalają obliczyć wartości funkcji trygonometrycznych, których nie znajdziemy w tych dużych tabelach w tablicach maturalnych. Czyli na przykład 120 stopni, 315 stopni i ktoś może mi powiedzieć, ale przecież są już na to gotowe wzory i jasne, są już gotowe wzory, ale ja chcę Wam pokazać sposób, dzięki któremu nie będzie trzeba z nich korzystać. I tutaj wcześniej przygotowałam sobie taki pusty, czysty układ współrzędnych, który teraz opiszę. Tutaj oś pozioma 0 stopni, pionowa 90, kąt półpełny 180 stopni, 270 i zataczamy pełne koło 360 stopni. Podpiszę też ćwiartki, bo też się przydadzą. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I teraz powiem taki wierszyk, na który pewnie większość z Was już się natknęła. W pierwszej wszystkie są dodatnie, czyli sinus, kosinus, tangens i kotangens. W drugiej tylko sinus. W trzeciej tangens i kotangens. I w czwartej kosinus. To jest taki wierszyk w trygonometrii, w większości podręczników pewnie już go słyszeliście. I po co ta pionowa y-kowa oś jest powielona tutaj na czerwono? Ponieważ tu w pionie przechodzimy zawsze w kofunkcję, czyli sinus w kosinus, kosinus w sinus, tangens w kotangens i kotangens w tangens. Najlepiej to zrozumieć na przykładach, bo wiem, że teraz to wygląda dość skomplikowanie, a tak naprawdę jest bardzo proste. No i pierwszy przykład, sinus 120 stopni. 120 nie znajdziemy w tabelach, w tablicach maturalnych tych dużych, dlatego 120 stopni trzeba zastąpić używając któryś z tych zaznaczonych kątów, na przykład 90, 180, 270 i tak przykombinować, żeby coś dodać lub odjąć tak, aby wyszło właśnie te 120 stopni. I na przykład 120 mogłabym zapisać jako sinus, 90 dodać 30, no bo 90 dodać 30 to wychodzi właśnie 120 stopni. I teraz, skoro mam tutaj 90 stopni, czyli ta moja czerwona taka alarmowa oś, oznacza to, że na pewno przechodzę w kofunkcję, czyli sinus przejdzie w kosinusa, użyłam już tego 90 stopni, więc biorę teraz 30. Pozostaje teraz jeszcze tylko ustalić, jaki to będzie znak, czy dodatnie, czy ujemne. I teraz, skoro do 90 ja coś dodawałam, to znaczy, że wskoczyłam do drugiej ćwiartki, w której sinus jest dodatni. No i pojawia się pytanie, czy ja mam patrzeć z tej strony na sinus, czy tutaj już po prawej stronie po znaku równości. Patrzymy zawsze po lewej stronie, czyli jeszcze ta nieprzetworzona funkcja. Patrzymy na sinus, ponieważ on był dodatni, to ten kosinus również będzie dodatni. I już kosinus 30 możemy bez problemu sprawdzić w tabelach i oczywiście wynosi on pierwiastek z 3 przez 2. Sinus 120 możemy też zapisać jako sinus 180 stopni, odjąć 60. 180 stopni to jest oś pozioma, w której nie ma kofunkcji, czyli sinus pozostaje sinusem. Używam teraz tych 60 stopni. I pozostaje ustalić znak. Skoro od 180 ja coś odjęłam, to znaczy, że ja wracam do drugiej ćwiartki, w której to sinus był dodatni. I wynik oczywiście również wychodzi pierwiastek z 3 przez 2, no bo to jest wciąż dokładnie ta sama funkcja, więc te wyniki muszą być takie same. Następny przykład, weźmy kosinus 315 stopni. 315 również nie znajdziemy w tabeli, więc musimy tutaj przykombinować na tej naszej narysowanej tabelce. Kosinus możemy zapisać jako 270, dodać 45 stopni. 270 to jest ta czerwona pionowa oś, która nam przypomina, że tu mamy kofunkcję. Czyli kosinus przechodzi w sinus 45 stopni, bo zawsze przepisujemy ten drugi kąt. No i pytanie, jaki znak? Skoro do 270 coś dodawaliśmy, oznacza to, że lądujemy w czwartej ćwiartce, w której kosinus był dodatni, czyli ten sinus będzie na plusie. Sinus 45 stopni to pierwiastek z 2 przez 2. Ten kosinus mogę również zapisać jako kosinus 360 stopni, odjąć 45. 360 stopni, nie mamy tylko funkcji, czyli zostaje nam ten kosinus 45 stopni. Jeżeli ja od 360 coś odjęłam, to znaczy, że wracam do czwartej ćwiartki, w której kosinus był dodatni. Czyli
Kosinus 45 teraz wystarczy sprawdzić. Również wychodzi pierwiastek z 2 przez 2, bo to jest dalej ta sama funkcja. Kolejny przykład, jaki przygotowałam, to tangens 150 stopni, który mogę zapisać jako 90, dodać 60. 90 stopni, jeżeli sobie spojrzymy na ten rysunek, który moi uczniowie nazywają kompasem, tak mi się kojarzy, 90 to jest oczywiście nasza kofunkcja, czyli tangens przejdzie w kotangens 60, no i pozostaje ustalić znak. Do 90 ja coś dodałam, ląduję w drugiej ćwiartce, gdzie tylko sinus jest dodatni, zatem pojawia się tutaj minus. I teraz, jeżeli sprawdzimy kotangens 60 stopni w tabelach, w tablicach, to wychodzi ten kotangens pierwiastek z 3 przez 3. Niemniej, ponieważ tutaj stał minus, to ten minus również musi znaleźć się w tym miejscu. Ten tangens mogę również przedstawić jako 180, odjąć 30 stopni, bo to zawsze możemy przedstawiać na 2 sposoby, albo dodawać, albo odejmować. I wówczas przy 180 nie mamy żadnej kofunkcji, czyli tangens pozostanie 30. No i pytanie, jaki znak? Skoro ja odejmowałam, to wylądowałam w drugiej ćwiartce, gdzie tylko sinus jest dodatni, a zatem muszę postawić tutaj minusa. Tangens 30, jeżeli sprawdzimy, to jest również pierwiastek z 3 przez 3, ale my pamiętamy, że tutaj stał minus, który teraz będzie znajdować się w tym miejscu, czyli wynik minus pierwiastek z 3 przez 3. I ostatni przykład to kotangens 330 stopni, który możemy sobie zapisać jako kotangens 360, odjąć 30. Jeżeli mamy 360 stopni, nie mamy wówczas kofunkcji, czyli mamy wciąż kotangens 30. I teraz skoro odejmowałam, to znaczy, że wylądowałam w czwartej ćwiartce, gdzie tylko kosinus jest dodatni, pojawia się tutaj minus. Kotangens 30 to jest pierwiastek z 3, ale oczywiście ten minus wyląduje nam w tym miejscu. No i to jest ostatni przykład, ale jeszcze go pokażę tym drugim sposobem, więc dodam do 270 tym razem 60. 270 to jest ta alarmowa pionowa oś, pamiętamy, kofunkcja tutaj następuje, czyli kotangens przechodzi nam w tangens 60 stopni. I skoro do 270 dodawałam, to ląduje w czwartej ćwiartce, gdzie tylko kosinus jest dodatni, czyli pojawi się tutaj minus. I wynik wychodzi oczywiście minus i tangens 60 stopni to pierwiastek z 3. Mam nadzieję, że coś z tego zrozumieliście, a najlepiej, że zrozumieliście cały ten sposób. Jeśli filmik Wam się podobał, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie mi łapkę do góry i subskrypcję. Trzymajcie się ciepło i do następnego.